Joanna d'Arc, zwana dziewicą orleańską. Niezwykle waleczna kobieta, żyjąca w XV wieku, która w pełni poświęciła swe życie, aby zrealizować objawioną jej przez świętych wizję odrodzenia Francji. Obecnie uważana jest za symbol kobiety w dziejach historii oraz za bohaterkę narodu francuskiego. Będąc małą blond dziewczynką, bardziej od spędzania czasu z moimi koleżankami ze wsi de Rémy-la-Pucelle, wolałam pójść do kościoła i zmówić parę modlitw. Koleżanki dziwnie się na mnie patrzyły, ale ja mimo to wierzyłam w moc modlitwy i w pełni się jej oddawałam. Pewnego dnia, już jako nastolatka, usłyszałam głos, ale nie przestraszyłam się, gdyż już wcześniej zdarzało mi się go słyszeć. Tym razem mówił do mnie sam święty Michał w towarzystwie świętej Katarzyny oraz Małgorzaty. Przekazali mi posłanie, abym udała się na pomoc królowi Francji i zwróciła mu królestwo. Pomyślałam wtedy, czemu nie? Skoro do mnie skierowali taką prośbę, to zapewne wyszli z założenia, jak nie ona, to kto? O całym zajściu poinformowałam rodziców. Tato nie był zbytnio zadowolony. Zmęczony wracałem z pola i widziałem biegnącą w moją stronę Anulkę. Pomyślałem sobie, oho, coś się święci. Gdyż na jej twarzy widoczny był uśmiech, ale nie taki zwykły, lecz poważny. Gdy mi powiedziała, że idzie na wojnę, ratować naszą ojczyznę, zaniepokoiłem się. Myślałem, że dopadło im jakieś choróbsko. Po paru zdaniach okazało się, że córka jest w pełni zdrowa. No to ja jej mówię, że jak tylko spróbuję iść na wojnę, to ja ją utopię w studni. W tym czasie trwała wojna francusko-angielska, nazywana też wojną stuletnią, która rozpoczęła się w 1337 roku jako spór o sukcesję do francuskiego tronu. Ponadto wcześniej we Francji doszło do rozłamu na tzw. Armaniaków, lojalną grupę wobec zabitego księcia Orleanu, Ludwika Orleańskiego, oraz na tzw. Burgundczyków, będących zwolennikami Jana Beztrwogi, księcia Burgundii. W wyniku niepoczytelności ojca Karola VI, będącego królem Francji, Karol VII przyjął tytuł Delfina i chciał zawrzeć rozejm z Burgundią. Jednak podczas spotkania Armaniacy zamordowali Jana Beztrwogi. Nowy książę Burgundii o zabójstwo oskarżył Karola VII i wszedł w sojusz z Anglią. Joanna mimo ostrzeżeń ojca udaje się początkowo do hrabi de Bourlicourt, który postawionym na początku oporze zezwala na wizytę na dworze Karola VII. Karol VII widzi w Joannie jedyną szansę na odwrócenie niekorzystnego bilansu wojennego i wysyła kobietę na akcję wyzwolenia Orleanu. Ja, Karol VII, będący królem Francji, w Joannie d'Arc dostrzegłem waleczne wnętrze w pełni oddane naszemu narodowi francuskiemu. Zezwoliłem więc na jej udział w przeprowadzeniu wyzwolenia Orleanu z myślą, iż ona, jako ostatnia deska ratunku, przemieni niekorzystny do tej pory dla nas bilans wojenny. Ucieszyłam się na taką decyzję króla. Uważałam, że jestem gotowa na to, by wyzwolić moją ojczyznę. Po wyzwoleniu Orleanu przyszedł czas na Reims. Tamtejsza twierdza poddała się pokojowo, a następnie odbyła się tam koronacja króla, w której brałam udział. Niesiona falą zwycięstw, armia Joanny udała się w stronę Compiègne, gdzie 3 maja 1430 roku stoczono bitwę. Joanna, przeczuwając niepomyślne zakończenie potyczki, zarządziła odwrót swojej armii. Uniesiona honorem, postanowiła jako ostatnia opuścić pole walki. Lecz w tym momencie została namierzona przez jednego z łuczników i schwytana przez Burgundczyków, którzy za 10 tysięcy liwrów sprzedali ją Anglikom. Joanna oskarżona została o herezję. Na pytanie, czy jest w łasce Bożej, odpowiedziała sprytnie. Jeżeli nie jestem, Bóg może mi jej udzielić. A jeżeli jestem, Bóg może mnie w niej utrzymać. Proces obfitował w wiele nieprawidłowości, gdyż między innymi odmówiono Joannie radcy prawnego. Sąd mimo to uznał Joannę d'Arc winną herezji i skazał ją na egzekucję. 23 maja 1431 roku dziewczyna podobno na widok stosu odwołała swoje zeznania i w następstwie akt egzekucji zamieniono na dożywotni pobyt w więzieniu. Jednak sądząc, iż taka postawa sprowadza się do zdrady Francji, do odejścia od własnej idei, wizji oraz do okłamania samej siebie, postanowiła odwołać ostatnie swoje zeznania i pozostać przy poprzednich. 30 maja 1431 roku spalono ją na stosie.
Następnie jej zwęglone szczątki spalono raz jeszcze i ostatecznie zostały wrzucone do Sekwany, aby nikt nie mógł gromadzić relikwii kobiety. Wojna stuletnia trwała jeszcze 22 lata po śmierci Joanny, która przeszła do historii jako kobieta legenda. Przez kolejne 4 wieki mówiono o niej i doceniano jej zaangażowanie w wojnę. Ofiarowała swe życie za ojczyznę, stając się jednym z symboli Francji. Po zakończeniu wojny stuletniej, na wniosek inkwizytora generalnego Johanna Brela i matki Joanny Izabel Rony, papież Kalikst III zezwolił na postępowanie nazwane procesem unieważniającym, mające na celu rewizję procesu przeprowadzonego na Joannie d'Arc. W wyniku procesu, w którym udział wzięli duchowni z całej Europy, uznano Joannę d'Arc za męczennicę, natomiast biskupa Pierre'a Cachon oskarżono o skazanie niewinnej kobiety. Oficjalnie niewinność dziewicy orleańskiej Trybunał orzekł 7 lipca 1456 roku. Na proces beatyfikacyjny czekała aż do XX wieku. Papież Kalikst III beatyfikował ją w 1909 roku, a za świętą uznano ją dopiero w 1920 roku. Joanna d'Arc poprzez ofiarę swojego życia zapisała się w pamięci społeczności francuskiej jako bohaterka narodowa oraz stała się patronką Francji. Jest rok 2012. Prezydent Francji, Nicolas Sarkozy, z okazji 600-lecia narodzin bohaterki francuskiej Joanny d'Arc wygłasza okolicznościowe przemówienie. Jako szef państwa mam obowiązek oddać uroczysty hołd należny tym, którym Francja zawdzięcza swoją wolność i wielkość. Dziewiczę orleańską uważam za symbol ucieleśnienia jedności narodowej i pierwszego francuskiego ruchu oporu w obliczu próby. Joanna d'Arc jest bez wątpienia francuską najbardziej znaną, poważaną i kochaną na świecie.